O, dzień dobry. Nasza piwniczka jest już wypełniona zapasami. Zapraszam, pokażę jak wszystko wygląda w środku. Tutaj mamy nasze półki. O, już mamy wstępnie ustawione nasze słoiki. Proszę zobaczyć tutaj. Półka niżej wchodzą raz, dwa, trzy słoiki na głębokość. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca, żeby te wszystkie słoiki zmieścić. Mamy też taki kartonik. Zwykły kartonik po jakichś warzywach czy też owocach. Spokojnie na sam dół się mieści pod półkę. Z drugiej strony naszej piwniczki jak najbardziej też nam wejdzie kartonik. Ten akurat jest troszkę większy. Można tutaj przechowywać przeróżne zapasy poprzez kiszonki czy też wino. No, to akurat już zostało napoczęte przez inwestora, ale pokazujemy w ramach gabarytów. Także tak wygląda sama piwniczka od wewnątrz. Jeżeli chodzi o ceny, porównaliśmy wstępnie koszt piwniczki murowanej, gdyż to też zostało rozważone. Średni koszt wykonania całego procesu technologicznego takiej piwniczki murowanej to jest około 14-15 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o tą piwniczkę, jest to koszt około 8 tysięcy złotych. Mówimy o samym modelu bez montażu.